Legends of Magic. Rise of the Demon Lord. A witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Tak. Dzisiaj dalej kontynuujemy wyrzynanie nag. Tak. Lecimy, bijemy, zabijamy wartowników, obrońców i w ogóle tak naprawdę wszystkie nagi, jakie tylko się zapotoczą. Tak, myślę, że chyba zrobimy sobie najpierw misję tutaj z tymi, w tym obozie, wszystkie jakie są dostępne. Potem pójdę może tam jednak na dół zrobić tę misję. Też. Tą z kaniukami jeszcze też oddam. Może jednak zrobię to obok. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystko wyjdzie w praniu oczywiście. Wartownikami powinno pójść dosyć szybko, bo jest ich tutaj dosyć sporo i tak naprawdę dosyć łatwo się je zabija. W porównaniu z innymi nagami. A tu mamy obrońców, więc w sumie z obrońcami też nie powinno mieć dużych problemów. Idziemy w tym kierunku, bo tam są te ruiny, czy co tam, o czym pisali, mówili. Spróbuję zrobić to z tym odnalezieniem tego czegoś tutaj. No bo wiadomo, tutaj będę się pamiętał, to jeszcze się napotka jakieś nagi i się je powybija. O, coś tu jest. Przesypany kopczyk. Mamy to, co trzeba? Mamy to, co trzeba. No to teraz możemy wybijać. Kolejne nagi. Bijemy tylko to, co trzeba.
Ale z tymi zbrojami coś słabo idzie, mam tylko 3. Dobra, 4. Piąta. Tak jak mówiłem, z wartownikami pójdzie szybko, bo tutaj są 4 wartowników jest. Więc już prawie wszystkie nagi z wartowników będą zabite. Już tylko jednego dorwać i będzie po wszystkim. Jeszcze 4 nagi obrońcy. Obrońca naga. Ciekawe są, nie te nagi, bo te mają na przykład normalnie nogi, są bardziej człowiekokształtne, a wartownicy to są takie wężowe. No i takie powinny być nagi w zasadzie, bo nagi to są takie pół ludzie, pół węże. Przynajmniej z mojej wiedzy. Odnośnie światów fantazji, no wiadomo, w każdym świecie fantazji wszystko jest troszeczkę inaczej. No ale tak ogólnikowo na to patrząc, to zazwyczaj są pewne stereotypy tych potworów, które się gdzieś tam pojawiają. To już bardziej na lizardmenów mi tutaj przypomina, czyli jaszczuroludzi. Chociaż jaszczuroludź, jaszczuroczłowiek, a wężoczłowiek to byłyby dwa różne gatunki, co nie? Więc w sumie to też mogłoby być jakoś inaczej brane pod uwagę. Jeszcze naga obrońca tutaj jeden i jeszcze jednego gdzieś wyhaczyć i będzie dobrze. Może pod tym namiotem się pojawi kolejny. No i jest. Jak dobrze pójdzie, będę miał z niego zbroję i możemy wracać. O nie, co za pech. Akurat z tego nie wypadła zbroja. Ale tutaj mamy obrońcę też, więc może tym razem się uda. Jest, proszę bardzo. Mamy, mamy to. Trzy misje stąd mamy zrobione, no i pięknie. Idziemy oddać zwój, zbroję, no i powiedzieć, że 10 wartowników nie żyje.
Gdzie ta misja się oddawała? Żebym się znowu nie zgubił. Oj, mam ich. Oko mądrości oczywiście jest w zielonej wieży. Dobra, zaczniemy od kapitana. Saka Vopajt. Dobra robota, choć misja miała na celu osłabienie obrony NAK, te zbroje mogą zostać przerobione i przydać się naszej jednostce. Ta misja była bardzo udana. Cieszy mnie to bardzo. Po zmniejszeniu ataków NAK i osłabieniu obrony, co powinien zrobić oddział komandosów? Zniszczyć wroga. To jest właściwie prawdziwy cel jednostki, ale nawet bez swojej broni i zbroi nagi są nadal groźnymi potworami. Nim zaatakujemy, musimy znaleźć sposób na pozbawienie nag energii. Biorok oka mądrości Oed Peoren powinien znać jakąś skuteczną metodę. Obecnie prowadzi on badania w Zielonej Wieży. Czy możesz iść do Zielonej Wieży i skonsultować się z nim? Oczywiście, że do niego pójdę, bo... Oczywiście, mam dla niego też misję, którą trzeba było zrobić w obozie NAG. A tu widzę komandosz, jakiś uruchomił kolejne. Dzięki ci za odważne pokonanie złych K. Powinni byli zostać zgładzeni już dawno temu. Świetnie. Ile takich misji? 49 takich misji potrzebuję, żeby wpadł level. Jeszcze sporo. Uhuhu. Levele teraz już nie będą latały tak szybko. A przynajmniej dopóki nie ma jakichś bonusów do punktów doświadczenia. Kapitan Saka Vopajt mówił, że kolejnym krokiem będzie atak na obóz NAG. Ale to nie będzie takie proste. Dlatego kapitan powiedział, że trzeba poczynić pewne przygotowania. Charles Nock mówił, że znasz skuteczny sposób na radzenie sobie z obrońcami Naga. Mam więc nadzieję, że pomożesz nam zlikwidować kilku z nich. Wartownicy Naga przeszkodzą nam w planowaniu ataku na obóz Naga, dlatego najpierw musimy się ich pozbyć, by nie wzbudzać podejrzeń, zamelduj się z powrotem po zabiciu 10 obrońców Naga. Przecież to może już zabiłem tam ich nawet ze 20. Chcę mam wyrżnąć wszystkich, zaprowadzić was do obozu i potem powiecie, wow, wygraliśmy, bo już nie ma żadnej nagi. A wszystko dzięki komu? No dzięki mnie, no bo kto by tam wybijał, nie? To wszystko. Reich Sanburus. Dziękuję. Tym razem powinien tam być prawdziwy zwój z umiejętnościami bitewnymi. Rzucę okiem na ten zwój, by uniknąć pomyłki. Chyba znów nam się nie udało. Na tym zwoju nic nie ma. Skoro tak, dlaczego był on tu zakopany, a mapa prowadziła właśnie w to miejsce? Ten zwój kryje jakąś tajemnicę. Może babcia elfka z Zielonej Wieży będzie coś wiedziała. Niestety nie podoba jej się to, że Oko Mądrości zbiera zwoje z elfimi umiejętnościami bitewnymi. Zawsze ma podejrzenia co do planów Oka Mądrości. Czy możesz zanieść ten pusty zwój i spytać ją, co o tym myśli? Pamiętaj tylko, by używać własnego imienia i nie wspominać nic o Oku Mądrości. Dobrze, pójdziemy do elfki babci. Pogadamy sobie z babunią. Niech sprawdzi, jak można tą... dobra, tutaj jeszcze zanim tam pójdziemy do babuni, to jeszcze mam drugiego biologa z Oka Mądrości. Może zna on jakiś sposób na pozbawienie naga energii? Coś powinno zadziałać, ale nie jestem pewien. Podstawą planu jest zatrucie zapasów NAG.
Nawet jeśli nie zjedzą zatrutych zapasów, osłabną z głodu. Zwykła trucizna nie zadziała na nagi, gdyż mają już one w ciele własny jad. Być może surowica przeciwjadowa zadziała na nie jak trucizna. Ale nigdy tego się nie sprawdzałem, dlatego nie mogę zagwarantować skuteczności tego sposobu. Mogę wytworzyć surowicę, ale brakuje mi składnika zwanego trawa kaman. Można ją znaleźć pod drzewami niedaleko Zielonej Wieży, lecz musisz dobrze poszukać, gdyż nie występuje ona zbyt licznie. Znać proszę 10 beł. Łuki, niech i tak będzie. Babuniu, babuniu, pomóż mi z tym zwojem. Powiedz, że wiesz co zrobić, żeby się pokazały napisy na nim. Ten pusty zwój. Nie widziałam go wcześniej. Mówisz, że został znaleziony w ruinach w obozie Naga? Tak, stamtąd go przyniosłem. Opuszczone ruiny w obozie Naga służyły kiedyś za bibliotekę elfów. Było to dawno temu. Wśród elfów z Zielonej Wieży krąży legenda o tajemniczych zwojach ukrytych pod północną ścianą biblioteki. I tylko totemy żywiołu bodą mogą złamać chroniące ją pieczęć. Poza tą legendą nie kojarzy mi się nic innego. Zanieś tę informację oraz pusty zwój do Raiha Sanbursa. Wiem, że on ci zawierzył. Choć miałam pewne obawy z powodu zbierania elfich umiejętności bitewnych przez Oko Mądrości, teraz uważam, że jeśli te zwoje naprawdę kryją sobie zapiski potężnych umiejętności, należy je przywrócić światu. Mam nadzieję, że elfy będą mogły w przyszłości wykorzystać te umiejętności bitewne. Świetnie. Widzę, że mi się tu misja. Aha, bo to jest... dobra. A tędy może przejdę. Przejdę czy nie przejdę? Jest. Legenda Zielonej Wieży? Zapieczętowany zwój? Haha. Wygląda na to, że nasze wcześniejsze starania jednak nie poszły na marne. Potężne elfy umiejętności bitewne mogą zostać odczytane tylko wtedy, gdy pieczęć zostanie złamana. No i bodo potrzebne. Do bodo na razie się nie wybieram. Według legendy opowiedzianej przez babcię elfkę, kluczem do odczytania zwoju są totemy żywiołów bodo. Jednak z wiosek bodo o nazwie Luzan leży na południowym wschód od Zielonej Wieży. Zanieś proszę pusty zwój do Luzan i spróbuj wykorzystać energię do temu żywiołu wiatru do złamania pieczęci zwoju. Zachowaj jednak czujność, gdyż ostatnio bodo nie są zbyt życzliwi dla przybyszy z innych ras. Będę czekać na twój powrót. Dlatego mówię, do bodo na razie się nie wybieram. Najpierw chcę zrobić wszystkie misje, jakie są tutaj dostępne, a później pójdziemy do bodo. Oczywiście wam to może nie mówić za wiele, ale bodo to są takie... Zresztą zobaczycie. Nie będę opowiadał, jak się do nich wybierzemy. Przepraszam, ale już chyba późna godzina, coś tak mi się wydaje. Tak. I troszkę mnie spanie bierze, chociaż to też dziwne, bo zrobiłem sobie też poobiednią drzemkę. Jak mało kiedy. Więc raczej spać mi się nie powinno chcieć, no ale cóż. A jest 23:36.
Także nagram ten odcinek i na dzisiaj koniec. Już sporo dzisiaj zrobiłem. Bo nagrałem cały odcinek wersji demo Robocopa. Wrzuciłem już też od razu ją. Co nie było proste, bo film z tej wersji miał prawie 40 giga. Więc tak powoli to szło. Pomimo, że mam całkiem dobry internet, to upload, tak wiecie. Zawsze kuleje w każdym internecie. Nie znam internetu jakiegokolwiek dostawcy, gdzie upload byłby naprawdę wysoki. A przynajmniej w wielkości takiej jak download. Bo z downloadem to ja się tutaj nie mam problemu żadnego, bo mam do 600 megabitów. Jak sobie sprawdzałem, zawsze jest blisko tego, więc tutaj żadnych problemów nie mam. Upload bym taki chciał mieć. Albo przynajmniej z połowę tego. Ba, nawet gdyby to była 1/5 z tego, to bym się cieszył. Około 100 megabitów byłoby też dobrze. Bo z tego, co sprawdzałem, mam 30. Więc tak trochę słabo to wygląda. No ale cóż, i tak jest dobrze, bo już widziałem dużo, dużo gorsze. Dobrze. Auf den Poren. Biolog oka mądrości. Chyba, że pod tej herbatce tak mi się spać chce. Choć zrobiłem to na twoją prośbę, muszę ci podziękować, gdyż stworzenie surowicy przeciwjadowej było głównym celem mojego przyjazdu do Zielonej Wieży. Następnie trawa Kaman musi zostać zmieszana z próbnym antidotum i gotowe. Uważam, że ta surowica będzie chronić przed jadem węża, nawet jeśli nie będzie w 100% skuteczna. Zanieś kapitanowi komandosów serce Wopaitowi próbki surowicy przeciwjadowej i przekaż mu moją radę na temat pozbawienia nag energii. Świetnie. W którym kierunku? Chyba tu. Chyba w lewo. Ale to tylko chyba. Nie, myślę, że dobrze biegnę. W zasadzie lecę na miotle. A coś mówiłem o Harry Potterze. Widzicie, jeszcze jest miotła. Nimbus 2000. Dobra, nie w tym kierunku. Tam jest do Bodo. Do wioski Bodo mówiłem, że na razie nie idę. Nie wiem, czy tam akurat było plemię Luzan. Czy może jakieś inne. Kawopajt. Old Boren zaleca to? Rozumiem. Wezmę te próbki surowicy przeciwjadowej. Dziękuję ci, wędrowcze. Następnym elementem naszej misji jest zastosowanie Rady of Taporena. Rozdam próbki surowicy przeciwjadowej, aby komandości mogli poruszać się w kilku grupach. Będzie nam potrzebna twoja pomoc. Tu jest buteleczka z 10 dawkami surowicy przeciwjadowej. Po wejściu na teren obozu Naga dodaj surowicę przeciwjadową do zapasów Nag i pamiętaj, aby przynieść puste buteleczki po surowicę. Inaczej Nagi zauważą je i mogą coś podejrzewać. Staraj się unikać wszelkich zbędnych działań, by nie zwracać na siebie uwagi. Uważaj na siebie.
zbędnych zadań. Przy okazji je będę wybijał. A tych, co nie wybije, to się zatrują, co nie? Tak, chyba jest dobrze. Dobra, teraz sprawdźmy te buteleczki, tak? Mamy buteleczki przeciwjadowa. Dam sobie to tutaj. Będzie łatwiej. Kartę mam. Obrońcy nach. Wpadła mi karta. Pięknie. Co? Daj plus 4 do magicznego ataku. Przyda się zdecydowanie. Widzę, że ekwipunek powoli też się tutaj już uzbierał i kończy miejsce. Dobra, pytanie, gdzie oni trzymają to jedzenie, te nagi? Tego nie pamiętam. To przynajmniej tak, czy trzeba gdzieś głębiej wchodzić, czy jak? Obrońców mam jeszcze pobić. W zasadzie to tylko obrońców mam tutaj to do wybicia, widzę. Mamy skrzynki. Bonus do ataku magicznego, biorę to, będzie szybciej wybijane. Dobra, wybijanie jest o wiele prostsze, bo nie trzeba czekać, aż coś z niej wypadnie, wiecie, nie? Po prostu zabiję i wiadomo, że jest jeden podliczony. Nieważne, co by się nie działo. A nie, że tam ileś procent na to, że będzie wlód czy nie w danej nadze. Naga czystej krwi mnie zaatakowała. No to... Myślę, że za wiele jej nie zrobiłem. Jeszcze. O co jest? A magiczna kawia. Dawno nie było żadnej złotej magicznej kawy. Taka by się przydała. Skrzyneczki do zatrucia jedzonka. Jeszcze 5 obrońców muszę wybić.
jeszcze czterech. Tego zabiję, to jeszcze trzech, więc tutaj już chyba będą w pobliżu, jak się pojawią znowu. Okej, mamy dwóch obrońców i jeden będzie pod namiotem pewnie. Noga czystej krwi znowu się pojawiła. A ją sobie zabiję i będzie spokój. Dobrze. Jeszcze dwie nagi obrońców. I cztery buteleczki jeszcze muszę tutaj do jedzenia dodać. To się zrobi. Jeszcze trzy. No to chyba już zaraz będzie wszystko gotowe. No tu zabiję tą nagę. Tam mamy przy tamtym namiocie trzy paczki, więc wszystko gotowe. Można wracać. Ale zanim to zrobię, to jeszcze parę nag wybiję, bo mam prawie cały amulet już zapełniony. Więc chciałabym go zapełnić już tak do końca. Czy może jednak tak łatwo nie będzie? Spróbuję. Na goblinach szybko się ten amulet ten uzupełnia. Byłem dzisiaj na goblinach właśnie przed nagrywaniem. Co prawda nie doszedłem do końca. Niewiele brakowało, żeby już dojść tam na sam koniec, gdzie się biegnie, żeby potem dojść do tych żywiołów, ale się nie udało. Troszeczkę za słaby sprzęt jeszcze mam. To się mocno biją, o tak to powiem, bo ja jestem w stanie sobie poradzić w walce z nimi bez większego problemu, ale jak nie trafią, to pomimo, że mam 24 tysiące życia, to oni mi zadają też po parę tysięcy hitów, więc szybko są w stanie mnie zabić, tam gobliny. Niemniej jednak dałem pusty amulet, zanim tam wszedłem do plecaka. O, już mam pełny. Założyłem i prawie połowę go zapełniłem jednym biegiem przy goblinach, więc wiem, gdzie iść, jak będę chciał sobie szybko napełnić amulet. Dobrze poszedłem, czy nie? Tak. Skoro widzę cię w jednym kawałku, to musi oznaczać, że ci się powiodło. Inni członkowie oddziału powrócili, ale większość z nich jest ranna. Jednak wierzę, że nasze poświęcenie opłaci się. Zniszczyliśmy ponad połowę zapasów w obozie Naga. Nagi nie wytrzymają długo. No i świetnie. Podczas misji zatrucia zapasów Nagi, jeden z członków naszego oddziału usłyszał, jak dowódca Nag mówi ludzkim językiem. Zwykle Nagi porozumiewają się rodzajem języka węży. To oznacza dwie rzeczy.
Po pierwsze, nasze działania spowodowały, że stały się podejrzliwe i zaczęły układać własne plany. Po drugie, wśród NAK są też ludzie. Ze względu na znaczenie straty poniesione podczas ostatniej misji, muszę prosić cię o jeszcze jedną przysługę. Zakradnij się do namiotu dowódcy NAK w obozie Naga i wykonaj kopię planów, abyśmy mogli przygotować się do ich ataku. To jest magiczny zwój kopiowania. Przedmiot, który dało nam oko mądrości. Służy on do natychmiastowego wykonania kopii każdego dokumentu. Pamiętaj, nie ryzykuj niepotrzebnie. Gdy tylko zauważysz coś podejrzanego, wycofaj się od razu. Mam nadzieję, że ci się uda. Okej. I tutaj nikt cię nie widział? Dziękuję. Teraz nasz atak na obóz Naga musi się powieść. I świetnie. Pójdziemy jeszcze do dowódcy, ale to nie dzisiaj. To już w następnym odcinku, bo już 36 minut i już słuchawka mówi please charge, więc to nie jest dobry znak. Albo inaczej, to jest znak, że powinienem kończyć. Więc pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. Tak w ogóle dzięki za zaproszenie na nieoficjalny serwer z Runes of Magic. Można z tego skorzystać tam kiedyś, żeby sobie porównać, jak się gra na tym serwerze oficjalnym, na którym jestem, a jak na nieoficjalnym, bo tak się zastanawiam, jak tam jest wtedy z diamentami i ogólnie. Więc może tam kiedyś zawitam i skorzystam z tego zaproszenia. Ale póki co, tak jak powiedziałem, gram po to, żeby pokazać wszystkie misje i całą fabułę z Runes of Magic. Jako, że jestem już daleko, to po pierwsze, po drugie, że konto mam tutaj tak naprawdę od powstania Runes of Magic, czyli 10 lat. Jak dobrze liczę, w 2013 chyba wyszedł Runes of Magic. No więc 10 lat, no to przeleciało, kupa czasu. A co za tym idzie, sporo włożyłem tutaj wysiłku i pieniędzy w to konto, więc dlatego raczej nie chcę się przenosić na jakieś inne serwery. Ale wielkie dzięki. Ja wam życzę oczywiście miłego wieczoru i do zobaczenia już w następnych odcinkach z Runes of Magic, z Cyberpunka 2077, jak i z innych gier, które się gdzieś tam będą u mnie pojawiały. Oczywiście piszcie i komentujcie, bo to wiele dla mnie znaczy, a na pewno w jakiś sposób ukierunkowywuje też. Bo widzę wtedy, jakie są wasze zainteresowania na kanale. Jeszcze raz miłego wieczoru. Cześć.